Teraz 26 stycznia, Bruk, tam widzimy pole, oddział 440, 441 tutaj i leśniczy rozpoczął przebudowę. Przebudowę rozpoczął tutaj, ma stokroć gorsze drzewostany, wymagające tego, żeby ich przebudować, ale on jednak woli to, no bo tutaj widzimy, są bardzo ładne dęby tartaczne, ładne tartaczne sosny. Tutaj jest zwarcie dość spore, więc będzie można pozyskać tutaj spore ilości drewna, cennego drewna. Jak widzimy, tutaj takie dęby, które byłyby klasą B, C, są i podobne, więc już tutaj leśniczy w tym temacie działa. Wyznaczył to kropkami, chyba osobiście, bo nie wysoko. Wyznaczył to kropkami, będzie to wycinał. Ma, jak powiedziałem, dziesiątki hektarów lasu, które wymagają przebudowy i w przebudowie, ale tam niewiele można uciąć. Tu natomiast, jak widzimy sami, las piękny, pieniężny, więc będziemy walczyć na tym, żeby go usunąć, ściąć, zabrać, sprzedać, a wnukowie nasi, czy tam ktokolwiek inni się martwią, co to będzie dalej. Na razie taką sosnę piękną, jak się zetnie, to będzie z niej grosz, a tak to zostanie w lesie i wiadomo, kto potem utnie. Jeszcze raz to samo miejsce, skrzyżowanie, pierwsze skrzyżowanie na Bruku. Tutaj leśniczy poprzednik, no gdzieś też byłem ja, wyhodował takie, patrzcie, drzewo piękne. Tu na samiutkim zakręcie, żeby wszyscy widzieli, takiego dęba tutaj wymotał. No ten, teraz go wytniemy. To jest w większości tego, co jest dębina. Nie wiem, jak to jest na mapach, ale tutaj połowę udziału tego drzewostanu to jest dąb. Ja nie wiem, czy akurat, rzeczywiście, już pominąwszy aspekty ładne, nieładne, albo co się fajnie podoba, ale czy powinniśmy to właśnie wyciąć, czy akurat ten kawałek lasu w tym lesie jest taki do zmiany na lepsze. Tym bardziej, że leśniczy czachu tu żadnej zmiany na lepsze nie prowadza, bo ja już tam teraz nie mam czasu pójść pokazać, jakie są sąsiednie uprawy od tego tutaj miejsca, gdzie owej przebudowy się dokonuje. No, piękne bardzo sosny, niektóre są C-klasą. Dęby, tam dalej widzę takie rzeczywiście C-klasą, a może lepiej, dęby w klasie B, no, piękny drzewostan. Niezbyt grube te dęby, wiesz, to by mogło rosnąć. Rosnąć jeszcze kilka lat, a zająć się czymś, co rzeczywiście należy robić, a nie wycinać tylko po to, żeby tutaj sobie napykać masy. Przecież to jest ewidentne nędraństwo, co tutaj ten leśniczy robi za zgodą swoich, jak to już mówiłem, nadzorców, bo przecież nie wolno takich rzeczy robić. No, jakżeż można wyciąć takie dęby, jak tutaj, które dopiero za kilka lat będą miały właściwą masę. Ładne dęby, dęby rzutujące na to, że będą klasą znacznie wyższą, czyli klasą C, a nawet może B. No, jeszcze gniazdo założone akurat w tym miejscu, gdzie tych dębów jest najwięcej, bo jest tutaj na dole takie miejsce tam dalej, gdzie rośnie na przykład bardziej brzozowo i bardziej byle jak. O, tutaj gdzie wchodzę, tu jest znacznie gorzej, nie wiem, czy to też będzie ciął. Wspaniały leśniczy też będzie ciął. O, to całe pójdzie pewnie już do wycinki. Ta, całe wytnie. Teraz całe wytnie i teraz całe odnowi. Od nowa będziemy mieli tutaj nowe gówno w wykonaniu czachura leśniczego. No, śmiechu to warte. No bo czego więcej, jak nie śmiechu. Ciekawe, co zrobi tutaj z tym, a tutaj ma uprawę. Uprawę, która przez pół jest uprawą dębową, przez pół jest grabową i tam się nie chce pójść, ale podejdę, żeby nie było tak, że fajnie się czepia z domu. Tu jeszcze nigdy nie byłem. Pierwszy raz tu ja się nigdy nie byłem, tu od lat, bo jak kiedyś, to tu byłem wszędzie. I teraz też się staram. Płot do pana dyrektora. Słowo tutaj powiem. No, płot. Proszę bardzo. Tak wygląda płot na uprawę u leśniczego czachura. Tutaj ma tak, stół ma 70, to jest
jak stół, wysokość, a pod spodem jest jeszcze jedno wejście. No uprawa jak uprawa, płot jak płot, płot jak widzimy, podobnie jak wszystkie inne płoty w tym leśnictwie. Dalej mi się nie chce iść, bo pewnie nie jest gorszy. Ciekawością nie będzie takie coś, że leśniczy już tą niegdysiejszą się gniazdo założył po takiej buczynie ładnej, pięknej. Nie wiem, co obecny leśniczy z tą buczyną zrobi, bo tu jest piękne gniazdo bukowe. Ja się wstrzymam pewnie z projekcją tego tutaj obrazka. Poczekam na działanie leśniczego, co on tutaj też wymyślił. Są bardzo ładne buki, a wiem z doświadczenia niegdysiejszego, że leśniczy potrafił takie buki wycinać po to, żeby w nie zakładać gniazda również bukowe. A to chodzi o dział 411. A co tam rośnie, to można w każdej chwili pójść sprawdzić, że tam nie rośnie nic w większości. I zresztą byłem tam kilka dni temu i też nie urosło. Dlatego mówię, że tutaj warto pójść. Tutaj warto wszędzie jest pójść, bo nie dlatego, żeby się pocieszyć, żeby serce z dumą człowiekowi rosło, że o, a o to jest. Nie, tu trzeba pójść po to, żeby zobaczyć, jakim draństwem cechuje się praca leśniczego czachura, a cechuje się draństwem takim to oto. Tu jest płot, tu płotu nie ma. Płot leży do tego miejsca na podłodze, na ziemi. Tutaj są urwane druty, to były kiepsko przybite. Tutaj dopiero płot trzyma się krzoka. Krzok się oczywiście chyli ku upadłości i gniazdo, w którym rośnie wszystko, rośnie też i dąb, ale nie aż tak wiele. Tak wygląda płot, panie dyrektorze generalny. Pańscy ludzie tutaj pewnie nie byli, bo oni tylko byli z tyłu za kancelarią, za leśniczówką, obejrzeli wiatr, podobała im się bardzo. Fotografie sobie pamiątkowe robili razem z panią zastępcą, po czym radośni, pewni poczucia dobrze spełnionego obowiązku, pojechali zgodni, uważając, że no Frania jak zawsze pisze głupoty i jak zawsze się to Frani nie udaje. Tu jest płot, a to uprawa. To uprawa jest tutaj. Ktoś proszę mi znaleźć dęba jednego, jak ktoś znajdzie, a może pan dyrektor takie ma dobre oczy, to chętnie bym się tutaj z nim założył, że nie ma tutaj przez pół gniazda żadnego dęba. Ale to kwestia zakładów, wiadomo, że nie musimy w te zakłady iść. Zobaczymy, pożyjemy tam na dole następne gniazdo dębowe. Przed gniazdem oczywiście nie ma nic, więc tak będzie tutaj leśniczy odbudowywał. Już widzę to, jak będzie wyglądała ta odbudowana w tej chwili, a mająca... O nie, tutaj nie będzie się, czyli całe to nie idzie. Jakoś to jest tak śmiesznie. Ej, tu gdzieś takie są sosny i graby, to leśniczy ciąg nie będzie. Tu ładnych sosen nie ma, ładnych dębów. Tutaj ciąg nie będzie. Tu jest gniazdo dębowe. Proszę tutaj znaleźć dęba. Proszę tu znaleźć dęba. Tam dalej są, to ja wiem, ale tutaj nie ma nic. Na 7-10 arach, czyli połowie gniazda, rośnie haber. No i odbudowa w wykonaniu czachura leśniczego trwa. Jak widzimy, niezmiennie się tutaj wszystko zmienia. Ja tu jeszcze wrócę do tych śladków jego, co on tam namalował, co on tam namnożył. Nie wiem, bo już sam tutaj tracę orientację, co tu gdzie, jak może jestem w innym wydzieleniu, coś się pozmieniało z tymi czasem, może ja. W każdym razie trzeba się wrócić, żeby zobaczyć, że tutaj już jest koniec. Tak, tu jest koniec. Jestem, że tak powiem, w innym już tutaj, nie to, że wydzieleniu. Tu nie będzie cięte. Tu są jakieś takie ślady wilczych pazurów. Pionowe kreski teraz dla odmiany. Kiedyś było to kółko, teraz są trzy pionowe kreski. Nowy znak, nie wiedziałem. Człowiek nie pracuje, to nie jest w temacie tych nowinek wytycznych dyrektorskich ostatnimi czasy, no bo teraz trzy kreski pionowe świadczą o tym, że jest koniec gniazda. Może to jest kot kreskowy. O, właśnie, to jest pewnie kot kreskowy. I wprowadził to tutaj dyrektor. O, tutaj też są trzy kreski pionowe na potrzeby leśnictwa łódki. Są trzy kreski. Podejrzewam, że inne leśnictwa mogą mieć kresek więcej albo mniej. Tutaj też są trzy kreski. Tak, tylko ciekawy jestem, czy to tak. Aha, bo to może jest rzeczywiście inne wydzielenie. Ja może jestem w błędzie. Nie mam tutaj mapy, nie będę patrzył, szukał. Chociaż tutaj znaku żadnego nie widzę, więc to było trochę pogiwane w tym wydzieleniu, ale czy to jest inne wydzielenie, to pewności nie mam. Mam tylko pewność taką, że są
te właśnie trzy kreski zgodne z kodem. Czego tak, czego tędy? Akurat tutaj są też trzy kreski postawione, stare kreski jeszcze, a tutaj to już są, kresek nie ma, natomiast rzecz cała ciągnie się aż tu. Tu są jakieś takie kropki, wielkie, wielkie kropki, to też jakiś taki nowy system spotykany tutaj w tym leśnictwie od czasu jednego. Wysoka kropka zamocowana, czyli jakaś taka tajemna, tajemny znak. No i tyle by było tu prawa bukowa, przed nami, tam dalej dębowa. Z bukiem to jak będzie, z bukiem to jest pięknie, ale buk podobnie jak grak, wszędzie urośnie, wystarczy mu po prostu nie przeszkadzać. Czyli te trzy pionowe kreski, ten kot kreskowy świadczy o tym, że to jest koniec tego rzecz wydzielenia. Pożyjemy, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie mam dużo filmu, nie wiem, może tydzień oglądania. Jeszcze raz do tematu wrócę. 441 miejsce przyszłej rębi, którą to leśniczka zaczyna robić tu właśnie od tych kodów kreskowych. Tu jest takie piękne gniazdo bukowe. Ciekawy jestem, co też jest tym gniazdem w stanie. Jest jedno. Te buki nie są oznaczone kropkami, ale to nie znaczy, że zostaną, bo są po prostu cienkie, nie muszą być znaczone. Ale zobaczymy, co też tu z tym stworzy leśniczy, czy je wytnie, ale na pewno wiem, że je tutaj wyniszczy, bo wyłamie tnąc inne drzewa, to jest prawie że pewne. Dlatego właśnie robię teraz ten filmek, żebym potem widział, jak to ładnie wyglądało, póki tutaj nie tknęła tego ręka czachura i topór jego wojowników. O, tutaj też jest takie ładne gniazdko bukowe. Po lewej stronie tu jest gniazdo z tą dziurą. Gniazdko takie bukowe, czyli takie są dwa ładne miejsca. No to a gniazdko będzie miało, ja wiem, ze 2-3 ary może. Dość spore jest, tamto tak samo podobnie wcześniejsze. Ja pamiętam te buki, jeśli trochę ich nawet graby ucinałem znak tych buków tasakiem, wtedy jeszcze tam dalej przy szlabanie. Też takie rzeczy robiłem czasem po prostu, czekając na kogoś, czy tak jak to, mając chwilę czasu, zajmowałem się takimi rzeczami. A tutaj jest też gniazdko takie właśnie bukowe. Po powierzchni to gniazdko jest też może 2-3 arów, 4. Jestem właśnie w szoku tego gniazdka. No zobaczymy, co też tutaj leśniczy w tym wszystkim naczyni. Temat ciekawy, także na razie nie będziemy się w tym temacie wypowiadać. Gospodarka. Jedna tartaczna osika. Kto po nią przyjedzie, nie wiadomo, czego tu została, bo została sobie. Numer może spróbujemy tutaj odcyfrować. 37, 11, 37, 37, czyżby? A, szczęśliwy numer. 37, 37. Została jedna. Było tego dużo, zabrało. Może tak zwany łosiec. No i stos. Trudno to nazwać stosem. Takie coś rozpierdolone. Dziurawe w środku. 35, 6,93. No, gospodarka.